Witajcie, towarzysze. Pochodzę z przyszłości, wcale nie lepszej niż teraźniejszość, która teraz jest na Blockstar Planet. U nas można się bardzo łatwo porozumiewać, ponieważ używamy tylko jednego symbolu i jest to symbol krateczki. Nasza kochana moderacja postanowiła zamienić wszystkie wiadomości na kratki, tak na wszelki wypadek, żeby nikt nikogo nie obrażał, nikt nie używał wulgaryzmów itd. Pokażę wam, jak wygląda nasza typowa rozmowa. Macie ochotę na Star VIPa, na Rock lub na pakiet Diamond, ale nie macie pieniędzy, żaden problem, nawet nie będą wam potrzebne. Blockstar Planet trochę splajtowało i już w ogóle nawet nie mają pieniędzy, więc wszystkie pakiety są za darmo. Wystarczy sobie wejść w ten sklep, czy nie wiem za bardzo co to jest, i kliknąć na odbierz. Och, no tak, w waszych czasach było bardzo dużo okropnych, zboczonych czatów. W przyszłości ja, zarówno jak i inni gracze, robiliśmy bardzo dużo strajków na ten temat, a nawet do nich pisaliśmy maile, ale nam tylko odsyłali regulamin i też pisali, że zachowania seksualne są bardzo złe i że powinny być karane. No ale jak widać, nadal z tym nic nie zrobili, a w waszych czasach tego jest nawet dosyć dużo. Bardzo współczuję waszym oczom, ale u nas w przyszłości to nadal jest, więc nie wiem, czy to was pocieszy. Ziggy Starblock wynalazła jakąś dziwną maszynę, dzięki której możemy się cofać do wszystkich starych Nexusów. I tak właściwie dzięki niej tutaj jestem. Ale żeby nie było tak kolorowo, to ta maszyna wam pozwala się cofnąć na przykład do jakiegoś sezonu i zdobyć stamtąd wszystkie limitowane rzeczy, zarówno które były w sklepie, jak i za kryształy. Więc tak naprawdę jest podobnie jak teraz. Nic nie jest limitowane i wszystko kiedyś powróci. U was za przejście niemożliwego parkoura dostaje się 25 monet, u nas to jest aż 25 monet, ponieważ w naszych czasach najlepszym sposobem, żeby zarobić pieniądze, jest właśnie kupić pakiet Diamond i niestety nie ma żadnej innej opcji, a za przejście niemożliwych parkourów dostaniecie najwyżej 10 monet, albo tam może 12, zależy, jeśli się wam poszczęści, oczywiście jeśli macie VIP-a, no bo jeśli nie macie VIP-a, to zarabiacie gdzieś tak z 6 za przejście niemożliwego parkoura, a za przejście łatwych i tak dalej dostajecie jakby 0 albo 1 monetę, więc w ogóle nie polecam. A to jeszcze jest w tym wszystkim najśmieszniejsze: zarabiamy jakby nie dość, że mało strasznie, to jeszcze wszystkie rzeczy kosztują co najmniej milion każda. Cóż, moderacja kieruje się hasłem, kasa musi się zgadzać. U nas bardzo dużo zwierzaków przeszło na stronę Makłowicza. Dźwig! I dźwig! A żeby było jeszcze śmieszniej, usunęli tryb bitwy, ponieważ jakiś czas temu wbił do nas jakiś gang mamusiek i stwierdził, że ta gra jest zbyt agresywna, więc kazali nam wyłączyć ten tryb bitwy i jeszcze stwierdziły, że to jest bardzo agresywne, że te bronie są zbyt agresywne, pomimo że nie wyrządzają ani żadnej krwi, a poza tym są dość głupkowate, skoro możemy strzelać pizzami z pudełka na pizzę, to jeszcze miały taką wielką skargę i przynieść klej i jakby jak się nazywało to, chyba, nie wiem, malutkie kartki A4 i farby. Setny raz z rzędu, że następnego dnia do szkoły trzeba przynieść klej i jakby, jak to się nazywało, chyba, nie wiem, kartki A4 i farbki. A co więcej, nasze Blockstar Planet zmieniło się w prawdziwą Polskę, ponieważ tutaj już nie można robić żadnych strajków. Kiedyś w czasach 2021 roku nasza wspaniała moderacja miała to w nosie, ale teraz już nie można mieć swojego własnego zdania i strajkować przeciwko nim, ponieważ możecie dostać bana na zawsze. I po prostu to jest bardzo niesprawiedliwe, chociaż to wygląda jak w naszej prawdziwej Polsce. Były sobie kiedyś tam jakieś marsze równości, tutaj teraz są takie marsze specjalne, na przykład w Nexusie, żeby moderacja nie wprowadziła tyle jakby powtórek. Ale mimo to, kiedy tylko ktokolwiek organizuje albo przynajmniej próbuje zrobić jakiś strajk, dostaje bana. I tak samo wszyscy, którzy w nim uczestniczyli. Moderacja również szaleje, jeśli chodzi o Prima Aprilis, ponieważ robią nam naprawdę bardzo śmieszne, nie, żarty. Ponieważ na przykład w 2036 zrobili sobie taki bardzo fajny kawał, że wszystkie rzeczy w sklepie, które kosztowały powyżej miliona, można było sobie za darmo używać jakby przy tworzeniu konta, tam kiedy sobie zakładacie konto, chyba wiecie o czym mówię. A wszystkie takie jakby głupotki, które wcześniej były przy tworzeniu konta za darmo, kosztowały wtedy po co najmniej 10 milionów. I to był naprawdę bardzo śmieszny żart, szczególnie, że ja kupiłem sobie tamte takie na przykład narty za 2 miliony.
albo w roku 2043. Zrobili taką wiadomość na poczcie, że 1 kwietnia, czyli w prima aprilis, pousuwają wszystkie konta graczy, którzy nie zrobią czegoś tam, już nie za bardzo pamiętam co. No i jak zwykle wszyscy youtuberzy nagrali, że to o, taka wielka panika, ale nikt się nie przejął, ponieważ już wszyscy wiedzieli, że zazwyczaj to po prostu były tylko takie żarty na prima aprilis. No ale tym razem że jakaś dziewczynka dostała palpitację serca przez blok. Oczywiście następnego dnia wszystko zostało przywrócone, ale na wiadomościach po całym świecie krążyło, że jakaś dziewczynka dostała palpitacji serca przez blok Star Planet. A więc najwyższy czas, żebym powoli wracał do swoich własnych czasów. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj cieszyć wspaniałym rokiem 2051, to znaczy 2022 u Was oczywiście. I zróbcie coś, żeby Blockster Planet nie było takie, jak ja Wam opowiedziałem. Starajcie się jakoś pisać do moderacji i po prostu zmieńcie bieg historii. Musimy razem zmienić kontinuum czasoprzestrzenne. Chociaż to też może oznaczać takie wielkie zagrożenie, że przez zakłócanie czasoprzestrzeni wszyscy zginiemy. Adios!